W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć osiągnięcie prawdziwy dziedzic Tymura. Na EU4 Wiki znajduje się w sekcji przewidzianej dla najtrudniejszych osiągnięć. I rzeczywiście, 5 lat temu było to dość ciężkie osiągnięcie do zdobycia, wyrzuciłem nawet jedną myszkę przez okno, je zdobywając. Dzisiaj jednak... No! Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tymur to ten duży czerwony blob, a my musimy rozpocząć rozgrywkę jako jeden z jego 5 wasali. Przeważnie gracze preferują Transoxiana i nic w tym dziwnego, bo ma ona dość mocne idee militarne na samym początku rozgrywki, plus jest duża i ma dostęp do całkiem dobrego trade node'a. Ja jednak zostałem poproszony przez mojego wspierającego, żebym rozegrał tą kampanię jako Afganistan. I okej, zagram nim, bo czemuż by nie, mimo iż ma on zdecydowanie najsłabsze idee z początkowych krajów. Nawet Sistan ma lepsze. Moim osobistym faworytem jest Fars, dlatego że znajdują się w najlepszym trade node do zbierania całego handlu z Indii, czyli w Hormuzie. Osiągnięcie będę zdobywał na poziomie normalnym, bo większość z Was właśnie na takim poziomie gra. Oczywiście Iron Man, oby udało się za pierwszym razem. Sejwy z tej kampanii będą dostępne na Discordzie dla wspierających. Z podziałem na lata, bo będę robił pewnie kopię sejwa co 10 lat. A jeżeli po obejrzeniu tego materiału będziecie chcieli, żebym przygotował znowu jakiś poradnik dla osiągnięcia, nieważne czy nowszego, czy starszego, dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem Afganistan. Do startu idealnego dla tego kraju potrzebujemy kilku czynników. Możliwość rekrutowania Diplomatic Reputation doradcy. Po drugie, Mameluk oraz Tymur muszą uważać się za rywali, co jest bardzo częste, ale zdarzyło mi się, że raz siebie nie mieli. Te dwa czynniki pozwolą nam bardzo szybko zdobyć Mameluka do wspierania naszej niepodległości. A jak będziemy mieli ten kraj, to wojna z Tymurem nie jest żadnym problemem. Kolejną bardzo ważną sprawą są Dajemnicy i przez wielu z Was są o nim bardzo niedoceniani. Chcemy mieć taką kompanię, żeby miała 2-3 punkty do oblegania. I pamiętajcie, obecnie Paradoks jakoś zmienił kolejność tych punktów. Warto zwrócić na to uwagę, ja cały czas łapę się na tym, że patrzę na Szoka i o, myślę, fajnie, 3 do oblegania. Nie, mamy 2 punkty do oblegania. Nie wiem, czemu Paradoks tak zrobił na najemnikach, ale tak zrobił. I z tego co widzę, niestety mam tylko tą jedną kompanię z 2 do Siege'a, więc może być, bo tej nie mogę rekrutować w granicach mojego kraju. Żal. Afganistan ma też unikalną formę rządów i tutaj możemy wybrać jedną z kilku rozwinięć. Na początku zdecydowanie chcemy mieć Lentian Taxation, który daje nam dyplomatyczną reputację plus 1. Następnie będę pewnie grał pod podatki. Ogólnie pod podatki, bo będzie dawało na to sporo pieniędzy. Zatrudniam doradcę dyplomatycznego i w tym momencie możemy uzyskać już poparcie Mameluka do dążeń naszej niepodległości. Każda decyzja narodowa, klikamy ją, bo czemuż by nie. Biorę również sojusz z Transoxianem, on bardzo nam się przyda i niestety wszyscy pozostali wasale Tymura na razie są całkiem lojalni. Na razie. Teraz przejdźmy do Stanów, bo tutaj trochę tej roboty będzie. Ale po kolei. Ulemy, biorę Monarchy Points administracyjny. Zapomniałem o religijnych dyplomatach, że jeszcze tutaj mamy dyplomatyczną reputację. Więc nie, jednak doradcy nie potrzebujemy. Za to potrzebujemy zaprosić odpowiedniego uczonego. Zgadliście? Do agresywnej ekspansji, żeby była mniejsza. Od razu zaznaczam, żeby był aktywny w naszym kraju. Rozwój świątyń. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć lojalność ulemy jak największą. W tej kampanii będziemy rozwijali prowincję tylko kiedy będziemy wprowadzali instytucje. Biorę również Clerical Ministers, żeby nam rosło Monthly Piety, bo na 100 punktach daje nam naprawdę potężne bonusy. Zwłaszcza mi zależy na dodatkowych podatkach i manpowerze w prowincjach. Chociaż możliwe, że też od czasu do czasu pójdę w mistycyzm dla zmniejszonych kosztów idei, ale tego nie jestem pewien. Pamiętajcie też, że kiedy macie 75 Piety albo minus 75, możecie zmniejszyć korupcję o 2, albo dostać dodatkowy manpower. U Amirów nie biorę punktu militarnego, nie chcę spać poniżej 20% ziemi koronnej. Supremacja nad koroną, jak najbardziej. Będzie mi bardzo zależało w tej kampanii na prestiżu. Spadek prestiżu chcę spowolnić. Dodatkowa szansa na generała zawsze mile widziana. Polepszanie lojalności Emirów. U kupców nie biorę punktu, biorę prestiż, to jest must have. Dlaczego? Bo prestiż zmniejsza nam zdobywaną agresywną ekspansję. Na 100% o 10%. Zresztą też daje nam Improve Relation, jak i szereg innych bardzo dobrych bonusów. Od razu biorę pożyczki. Tak, będę na razie rolował sobie szansę na zdobycie tańszego doradcy administracyjnego. Jest spora szansa, że będę początek rozgrywki sfinansował z tych tańszych pożyczek. Dodatkowe wpływy z podatków nam się przydadzą. I ten przywilej dla nas może być super ważny, bo mamy zmniejszony koszt normalnych pożyczek, jak i innych parę rzeczy dość ciekawych.
ciekawych. Udzichi mi, grant dzichi mi liberties, żeby wzmocnić ten stan. Ogólnie mi będzie zależało, żeby mieć tutaj jak najdłużej 60-60, dlatego może też wezmę development of communities i przyspieszenie procesu reform naszego kraju. Zostawiam też miejsce na pozostałe przywileje, które nam się pojawią, jak tylko będziemy mieli prowincje z innowiercami, czyli z tymi wszystkimi religiami. A jak wiecie, większość Indii jest religii hindu, sunizm dopiero się tutaj rozprzestrzenia. Następnie robię standardowy trik na tańszych doradców i trafiłby się tańszy doradca militarny. Szkoda, liczyłem na administracyjnego. Teraz cofam oczywiście całą rekrutację, przez co wpada nam doradca i wyskoczył mi event informując nas o tym, że jeżeli ten władca umrze, a jest dość stary, to wszystkie kraje, które są wasalami Tymura, dostaną bardzo dużo Liberty Desire. Na koniec odbieram ziemię. Tak, słusznie zauważyliście, nie sprzedałem jej, dlatego że my będziemy non-stop toczyli wojnę jako Afganistan. Non-stop. A kiedy toczymy wojny, no to tracimy ten modyfikator za pokój do autonomii. A kiedy mamy mniej niż 20 kraulansów, no to dostajemy minus 10 autonomii, więc wtedy by nam się wyzerował. Okej, trafił mi się następujący generał. Może być 3 w szoku, 1 w siege'u, chociaż preferowałbym tutaj minimum 2 punkty, więc na razie zatrudniam tylko i wyłącznie wolną kompanię. Pierwszego wolnego dyplomatę wysyłam do robienia roszczeń terytorialnych z Kaszmirem, bo zależy mi na tym, żeby zaraz po wojnie z Tymurem zrobić tutaj taką ścieżkę, żeby móc dojść do Delhi. Ewentualnie, żeby graniczyć z Sirhindem, bo wtedy też Delhi wplątamy w wojnę, bo Sirhind jest wasalem Delhi. Wykonuję od razu również misję na lepsze wojsko i przygotowania do wojny. O, i chyba dało mi to właściwe roszczenia terytorialne. Ajajaj, mam trochę pecha. Tymur ma 2 sojusze, zazwyczaj miał tylko jeden na moich grach testowych. No to jazda. I jako, że mamy wojnę już z Tymurem, możemy wykonać kolejną misję. W sumie to przez tą startę stabilności myślę, że się domyśliliście, dlaczego nie wybierałem tańszych doradców. Ale jednocześnie mam duże szczęście, bardzo szybko ginie władca Tymura, przez co te nacje też powinny zaraz stać się mega nielojalne i przestaną go wspierać. Niemożliwe, Transoxiana sobie daje radę w bitwach? Bardzo ciekawe, Delhi ma wojnę z Sirhindem, gdzie Sirhind wyzwolił się bez żadnego wsparcia. Nie ukrywam, od tej wojny bardzo dużo zależy. Powiedziałbym, że nawet więcej niż od naszej wojny z Tymurem. Ciężki wybór, czy potrzebujemy jakiejś szybko reformy? Chyba nie. Dobra, bierzemy militarne punkty. Nacz bardzo szybko wyjmuje z wojny, głównie za wojenne reparacje. No już jak Nacz wyszedł z wojny, no to teraz widzicie, że mama lub bardzo szybko wbija się z drugiej strony w Tymura! Nie, Tymur! Trzymajcie kciuki, nie chcę przegrać tej bitwy i chyba na szczęście jej nie przegram. Fuks. Dobra, stolica Baluchistanu padła i tutaj zastawmy pułapkę, paląc ziemię i wycofując się z tej prowincji. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o promocjach na Enebie, jest ich dość sporo. Mnóstwo najlepszych tytułów w najlepszych cenach, linki jak zwykle w opisie. No i teraz w kolejnych wojnach to Baluchistan będzie dostawał minus 2 punkty, bijąc się na własnym forcie. A po takiej przegranej, no dostaniemy od niego nawet całkiem sporo pieniążków. Do uzyskania niepodległości potrzebuje 23 punktów, no ale z tym musimy poczekać, bo teraz Tymur się rzuca na moje forty i bardzo dobrze, bo rozbijemy tę armię w kolejnych bitwach. A, chociaż ja tutaj nie mam minusu, ten fort jest beznadziejny. Mogłem zdobyć tą stolicę. Sorry, byłem święcie przekonany, że tutaj jest górska prowincja. Trochę zaryzykuję i uderzam moim wojskiem na stolicę Tymura, tym bardziej, że tutaj w okolicy jest dużo też wojsk sojuszniczych. Dobra, mamy to. Nie ma sensu przedłużać tej wojny. Mamy pieniążki, mamy wojenne reparacje oraz jesteśmy wolni. Nie mogę w tej wojnie, znaczy mogę, bo mogę sobie zabrać prowincję, ale będą mi dawały wtedy one dość sporo agresywnej ekspansji. W zasadzie jakbym wziął wszystkie te, do których mam roszczenia terytorialne, to miałbym już tej agresywnej ekspansji 30 punktów. Na ten region jest to bardzo dużo. Dlatego za parę lat będę toczył drugą wojnę z Tymurem, na której odzyskam wszystkie te zielone prowincje dla Afganistanu. A tak czy siak bardzo go osłabię ekonomicznie. A teraz po kolei. Na pewno naszym rywalem musi być Kaszmir, bo on stanowi dla nas wrota do Indii. Szybko poprawiam stabilność na plus 1 i wypowiadam wojnę celem zajęcia tych prowincji. Jeżeli idzie o naszych sojuszników, no to możemy albo zerwać teraz sojusz z Mamelukiem i starać się o sojusz z Osmanem. Czasem jest to możliwe, ale może być to bardzo trudne, dlatego wolę na razie mieć sojusz z Mamelukiem, dopóki nie będzie on wplątany w jakąś wojnę z Osmanem. Na obecnych patchach zauważyłem, że Osman bardzo późno atakuje Mameluka, nie wiem czemu, więc wykorzystamy to jak najbardziej.
O, musiałem coś popsuć podczas poprzedniego peace dealu. Ups. No i niestety mamy jeden z gorszych wyników wojny, która tutaj zaszła, mianowicie Sirhind ją wygrał i stworzył Delhi. To jest bardzo złe i spowolni bardzo, ale to bardzo moją progresję. Trudno, też sobie jakoś z tym poradzę. Narodził mi się następca, nie najlepszy, ale może być. Jako, że jestem na lekkim plusie, to biorę doradcę z Yearly Prestige plus 1. Poprawiam też relację z Jampurem, bo niestety Delhi weszło w pewien bardzo upierdliwy sojusz. Wojnę z Gugę kończymy, biorąc o nich tylko i wyłącznie pieniądze. Chociaż, nie ukrywam, fajnym pomysłem byłoby też zrobienie z nich wasala, integrowanie i rozwinięcie tej prowincji ze złotem. Ale może ją zdobędę po prostu za 5 lat. I tutaj mamy okazję, Delhi zaatakowało Kaszmir, więc fajnie będzie zwasalizować Kaszmir, żeby wciągnąć Delhi w wojnę. Delhi do wojny defensywnej, znaczy oni będą w ofensywnej, my w defensywnej, i wtedy pomoże nam Mameluk. Tylko znowu, wtedy odzyskamy od nich prowincje, za które zapłacimy dość sporo agresywnej ekspansji. Ale wiecie co? Mam tu pewien pomysł. Ja zdobywam te dwie prowincje, uczynię Kaszmir moim wasalem, to powoduje, że mam wojnę z Delhi, do której wzywam Mameluka. Biorę czwartą technologię, niestety Delhi też ją ma, bo obecnie jest to Delhi zrobione z Sirhindu, przez co mają przekoksanego władcę 4-5-4-2, plus on ma bardzo dobre statystyki. Korujemy tylko i wyłącznie tą prowincję Kaszmir, którą też możemy od razu dodać do Trade Company. Będę potrzebował też już generała z lepszym siegem, dlatego rekrutuję tą armię najemną. Dobra, na tym forcie rozbijamy wojska Delhi. Jak widzicie, musiałem dorekrutować bardzo dużo wojska, przez co troszeczkę tracę, ale taka ta wojna będzie. Tym bardziej, że Mamluk coś się nie rusza. Tu zauważyłem, że bot robi bardzo głupią rzecz. Mianowicie idzie na moją fortecę w Roch, którą zaczyna oblegać, tak? Ale wystarczy, że zejdę częścią mojego wojska z oblegania fortu w Lahore na prowincję obok. I wtedy Delhi cofa wojska z Roch i próbuje mi zaatakować tą malutką armię, która stoi obok mojej głównej. No a kiedy wojska Delhi się zbliżą, to ja po prostu włączę moją armię, tak? Ziemia została tu spalona. No i zobaczcie, cofa się od razu. Zszedłem na tą prowincję, od razu leci na mnie. No więc macie 500 IQ taktykę. I znowu wraca. Przy czym ja się pokuszę jeszcze o przechwytywanie tych tysiączków. Mianowicie robię tak i od razu z shiftem, żeby lecili nam na fortę. Dobra, musiałem wziąć przejście od Kwara Kunjulu. Teraz mamy Luxie rusza i leci do nas. Lahore padło i to jest dla nas bardzo ważna forteca. Dlatego zanim się stąd ruszę, poczekam, żeby odnowił się manpower fortecy. I następnie tą prowincję spalę. Bo teraz już możemy od razu uderzać na stolicę. Ale może wcześniej uderzmy na wojska Delhi. Bo dzięki naszej fortecy będziemy mieli tutaj dużą przewagę w bitwie. Żeby nie było, wziąłem jeszcze doradcę z morale. Easy. O, super. Jaki piękny prezent od Delhi. Świeżo zrekrutowani najemnicy. No i po najemnikach czas ponownie rozbić wojska Delhi. I dlaczego ja im robię takie duże straty? Dlatego, że ja mam przewagę, jeżeli idzie o moje wojsko w linii, przez co zadaję im większe obrażenia na skrzydłach. Dobra, Mameluk przybył, to już jest wygrana wojna. Jednak my przed jej zakończeniem musimy zaatakować inny kraj i zdobyć od niego prowincję. Ups. No to nie. To znaczy wojnę wypowiadam. Chcę, żebyście zrozumieli mój zamysł. A on jest mianowicie taki, że chcę w tej wojnie zabrać wszystkie prowincje, które nie należą do Punjabu. Albo przynajmniej większość z nich, bo tu jest bardzo ich dużo. Wojnę z Delhi kończymy następująco. Biorę te prowincje. Jak widzicie, zostawiam tylko te, które będą należały potem do Punjabu. No oprócz tych dwóch. Tutaj wypuszczam jakiegoś wasala z Delhi. Niech on sobie tam istnieje. Plus pieniążki do spłacenia oczywiście naszego zadłużenia. I jeszcze póki się wyrobię, oczywiście nie przygotowałem dyplomaty, więc już chyba nie będzie. Dobra, u Dihimi bierzemy kolejne dwa przywileje, mianowicie większe podatki oraz autonomia, przez co toleruję religię hindu i jak wiecie mam 100 religious unity. I w sumie widzę, że ja raczej muszę zrobić fokus na punkty administracyjne, będziemy ich bardzo dużo potrzebowali, mogłem to zrobić znacznie wcześniej. Tych prowincji, które podbiliśmy od Delhi, korujemy tylko i wyłącznie te trzy i tą kulturę robimy naszą, no, prawie główną. Prawie! Dobra, więc akurat edykt do dewowania i w upper doab, tak z dwa razy, wystarczy! Zmiana tej kultury da nam możliwość utworzenia Delhi po spełnieniu następujących rzeczy, czyli muszę podbić tą i tą prowincję od, niestety, Delhi. I tak, widzicie, że na razie zniknął nam Mughal, dlatego będziemy podbijali te prowincje, których potrzebujemy, nie więcej, i z powrotem uczynimy naszą kulturą główną afgańską i wtedy będę tworzył Mughal Empire. Delhi potrzebujemy z tego powodu, że ma masę roszczeń terytorialnych związanych z Jampurem, które ograniczą nam agresywną ekspansję. Plus też ma lepsze oczywiście idee początkowe. I nie martwcie się, w tym momencie, co prawda ja już ten achievement mam zdobyć,
niestety, więc go nie mam na tej liście, ale powinien wam achievement zniknąć tutaj z możliwości jego zdobycia. Mianowicie jednak, kiedy wrócicie ponownie na kulturę afgańską, powinien wam się pojawić jako dostępny. Dajcie mi znać, czy na pewno tak macie, jeżeli postępujecie zgodnie z tym poradnikiem. Bo że ten sposób działa, potwierdziły mi to na razie osoby z mojego Discorda oraz znalazłem kilka wątków na Reddicie, które też to potwierdzają. Z tego co widzę, Tymur ma dość spore kłopoty, dalej jest w stanie tutaj stłumić swoich buntów, więc myślę, że jest to dobra okazja do zaatakowania go i odbicia naszych roszczeń terytorialnych. Ta wojna chyba będzie łatwa, skoro Tymur wbija się bez generała w moje armię. Pierwsza reforma rządowa. I tutaj ci, co mnie oglądają, pewnie się nie zdziwią. National Taxation. W Indiach po prostu nie ma manpowera, więc planuję lecieć całą kampanię na najemnikach. To jest naprawdę najprostsze rozwiązanie. Kiedy nie macie manpowera, zatrudniacie najemników, zwłaszcza przed 1500 rokiem, kiedy są najtańsi. Stolica Tymura pada, po dość długim oblężeniu. Mógłbym wezwać Transoksjanę do pomocy, ale czy ja jej potrzebuję? Chyba nie! Wziąłem teraz dopiero piątą technologię i zmieniam typ naszych jednostek. I to powinno sprowokować Tymura do zejścia z tej fortecy i ścigania naszej armii. Wojnę kończę następująco. Odzyskuję wszystkie nasze terytoria, biorę wojenne reparacje, upokarzam. Pieniążków nie biorę, bo niestety musiałem wezwać Transoksjanę do tej wojny, żeby było szybciej. Po tej wojnie kasuję naszą wolną kompanię. Będę chciał zatrudnić jej większy wariant za chwilę. Atakuję Sindh, co prawda nie skróci to mojego okresu pokoju z Delhi, ale pozwoli mi to zerwać ich sojusz z Bengalem. Tym bardziej, że właśnie stracili całą armię. Wojny w zasadzie prowadzę następująco. Staram się siege'ować kraje, które nie są moim głównym celem i je wyjmować na razie za pieniądze. Jeżeli to są takie słabe kraje, które nie mają żadnej fortecy, to nawet nie pozbawiam ich mocnych sojuszników. W sensie z Jampurem, który będzie moim kolejnym celem i tak dalej. Piąta technologia i czas wyboru idei. Standardowy build, który tutaj bardzo często jest polecany i który sam kiedyś stosowałem, to dyplomatyczne oraz administracyjne idee i niekoniecznie w tej kolejności. Zazwyczaj ludzie biorą pierwsze administracyjne, żeby mieć core creation cost jak najszybciej i dopiero potem rozwijają dyplomatyczne i gdzieś tam w międzyczasie, jak mają punkty, to administracyjne. Dyplomatyczne bierze się głównie z powodu province war score cost minus 20%, żeby więcej podbijać. Ja natomiast tutaj pamiętam, że kiedy grałem, to miałem największy problem z agresywną ekspansją, dlatego ja wykorzystam Espionage Ideas w połączeniu z ideami ofensywnymi. Po pierwsze, minus 20 agresywnej ekspansji, możliwość przenoszenia wasali po drugie, dostajemy na trzecim rozwinięciu Siege Ability plus 10%, dodatkowy dyplomata, co ważniejsze, na mniejsze popierdółki Vassalization Acceptance plus 15, to jest odpowiednik 5 punktów dyplomatycznej reputacji, więc nie ma nic lepszego od tego, plus pasywny Monthly Favor Growth Modifier plus 33%, więc będziemy mogli częściej wołać naszych sojuszników do pomocy. Ofensywne głównie biorę z powodu Siege Ability plus 20%, zwiększamy też nasz Force Limit, dyscyplinka również bardzo fajnie, oczywiście też lepsi generałowie, mile widziani. No i prestiż z bitew będzie powodował, że łatwiej nam będzie utrzymać wysoki prestiż, przez którego mamy następujące modyfikatory. Poza tym połączenie dyplomatycznych i ofensywnych daje nam tą politykę, na której mamy dodatkowego dyplomatę i Spire Network Construction Cost plus 25%. Dzięki szybciej będziemy mogli nabijać na odpowiednich krajach tą siatkę szpiegowską, a pamiętajcie, że siatka szpiegowska również zmniejsza agresywną ekspansję i przyspiesza obleganie. Więc w tym momencie rozwijam już ideę. No niestety nie mam złotej ery, żeby po taniości to rozwijać, no ale tak czy siak planuję ją dopiero klikać w momencie, kiedy bym miał dwie idee do rozwijania naraz. No i w zasadzie w tym momencie mamy 45% redukcję agresywnej ekspansji. Dobra, po wojnie z Sindhem kilka lat odpoczynku i kolejna wojna to raczej będzie już bezpośrednia z Delhi. Czas abdykować naszego władcę, bo jednak następca jest dużo lepszy. Tak, kosztuje mi to dużo prestiżu, no ale trudno. Prowincje z kulturą afgańską teraz chcemy jak najbardziej dodać do naszego głównego state'u i wprowadzanie instytucji również chcecie robić w którejś tutaj z tych zdobycznych prowincji, bo po pierwsze, macie tutaj koton, więc macie zmniejszony koszt developmentu. Macie tutaj dry lancy, więc macie małą karę do kosztów developmentu, więc jest to najbardziej opłacalny region do devowania. A pamiętajcie, że my musimy zmienić naszą kulturę z powrotem na afgańską, zanim zmienimy się na Mughala. Zjadam też naszego malutkiego wasala. Wypuszczam też wasala Punjab w tym momencie, żeby zaczął mu lecieć czas do anektowania. No, nie wpływa to zbytnio na lojalność naszych wasali. Tym bardziej, że dzięki temu mogę odpalić przecież Strong Duchess. Tak, ta wojna z Delhi jest imba łatwa i bierzemy następujący pokój z Delhi. Wszystko praktycznie
leci do Punjabu, oprócz tych dwóch prowincji, które lecą do nas, zostaje im niestety jedna i to pokazuje, że w poprzedniej wojnie mogłem wziąć chociaż od nich jedną prowincję i teraz jadłbym cały Delhi, a tak to no niestety muszę czekać. Cały misterny plan też w pizdu. W międzyczasie mam dobrą okazję do podbicia Multanu, bo akurat Janpur teraz nie dołączy do tej wojny, a mam inne sposoby na aresztowanie trusu z nim. Renesans sprowadziłem w Balk, tak, dewowałem też punktami administracyjnymi, zwiększa nam się poziom naszego kraju już do królestwa, no i wprowadzą renesans, super. Super, nasz władca dostał właśnie minus 10 agresywnej ekspansji, super. Jak i mogę wreszcie wybrać pierwsze rozwinięcie z ery, oczywiście agresywna ekspansja. No i mamy 60% redukcji. Nie ukrywam, mocno się zastanawiam teraz nad breakthroughsem z Delhi, bo głupi Janpur zagwarantował Kuamanowi, chociaż to jest 2 lata różnicy, dobra, nieważne, Sindh zaatakujemy. Mam też już dwójkowych doradców wszędzie tańszych. Kolejna reforma i tutaj zastanawiam się nad dwiema. Oczywiście jedna moja ulubiona, która doda nam większy income z taksów, ale możemy też zagrać przecież pod wasali. My nie musimy tego wszystkiego tutaj podbijać dla siebie, więc warte jest to rozważenia. Kusi mnie też posiadanie większej ilości akceptowalnych kultur, bo kiedy akceptujecie kulturę, to szybciej kurujecie prowincje, wiadomo, mniej buntów. Dobra, ale pójdę pod pieniążki. Idę w to cały czas, więc lecimy. Dużo mi to jednak nie da. Dzięki w sumie temu mogę zatrudnić od razu 9 kolejnych tysięcy najemników, a ja toczę teraz wojnę o Sindh, gdzie będzie Delhi wezwane i osobno może wojnę również z Tymurem. Czemu mamy lub mi nie pomoże? Aha, ma inną wojnę. Delhi znika z map. Wreszcie! W tej jednej prowincji nawet nie muszę korować. O nie, Sikhowie się pojawili. Muszę kiedyś zrobić jakąś kampanię pod tą religię, chyba jeszcze nigdy nią nie grałem. Od Tymura biorę ich stolicę, mam dość podbijania tej fortecy. Zabieram im Korostan, to teraz będzie mój wasal. Wojenne reparacje i coś tam pieniążków. Mewar trochę mi tutaj za duży urósł, ale to dobrze, bo to jest akurat kraj Hindu, a z tymi możemy mieć jak ile chcemy agresywnej ekspansji. Trochę gorzej z Bahmanisem i tak dalej, i Bengalem, że tutaj to wszystko nie poupadało. Ale myślę, że jeżeli oszczędzę agresywną ekspansję na Janpurze, to będę mógł pozwolić sobie na większe podwoje. Dobra, tworzymy teraz Sultana Delhi. Tak, chcemy nowe ambicje i tradycje, bo te nawet są lepsze. Zwłaszcza tutaj, już dostajemy Core Creation Cost, Yearly Army Tradition, stabilność, początkowe też są fajne. No i lecimy dalej z naszymi korami. Mogę też integrować Punjab po taniości. Mogłem w sumie wam to pokazać, ile to kosztowało wcześniej. Spadł mi ten koszt o jakieś 400 punktów. No i teraz sprawdźmy to. Nie możemy tworzyć Mughal Empire, nie mamy tego, ale przyjmujemy afgańską kulturę jako naszą główną z powrotem i Mughal Empire możemy tworzyć praktycznie od razu. Tylko ja sobie to cofnę z tego powodu, że ta kultura przyda nam się podczas podboju Janpuru. Szybciej to okorujemy. Bo ta afgańska to tak średnio mi się przyda. Ile dodatkowych kompanii mogę teraz robić? Jak super! A, i Punjab zjadam też dlatego tak szybko, bo na większość tego kraju mam swoje twarde kory. Czyli one są już moje, nie muszę ich anektować. A co najlepsze, możemy teraz zaatakować Janpur i odbić nasze prowincje narodowe, których mamy naprawdę sporo. Wezwijmy Bengal do pomocy. No, Bengal warto było wezwać do tej wojny, całkiem nieźle sobie radzi z Janpurem. A tymczasem Transoxiany zabieram jej fortece, żeby było mniej tutaj do zdobycia. Zadłużam ten kraj i dodatkowo obciążam. Zrywam też ich sojusz z Janpurem. Zobaczymy, może zawrą jakiś lepszy. Dobra, korupcję przestawiam na maksa w tym momencie i osobiście kampania jest pod najemników, więc nie będziemy zbierali w ogóle profesjonalizmu. Wreszcie mogę rozpocząć złotą erę, co też robię. Dodam to szereg niesamowitych mocnych bonusów, ale głównie mi zależy na zmniejszeniu kosztów wszystkiego za punkty monarchii. I właśnie dlatego czekałem z dalszym rozwojem idei, żeby wprowadzać je taniej oraz z 7 technologią militarną, chociaż ona jest super ważna, bo daje nam armaty. I odbijam następujące terytoria, w zasadzie wszystkie moje z tego co widzę oraz dostęp do Malwy, którą będę chciał uczynić naszym wasalem. Nie biorę też pieniędzy, bo tuż jest ten moment kampanii, gdzie ziemia jest o wiele ważniejsza. Jeszcze koruję niektóre pozostałe nam prowincje, dlatego nie zmieniam kultury oraz drugi raz nie robię state'u. To zrobię zaraz po utworzeniu Mughal Empire. Zjedliśmy naszego wasala, co pozwoliło mi wykonać kilka misji. Biorę je, bo bardzo krótko będziemy Delhi, więc nie ma co tutaj czekać. Tworzę też moje nowe armie. Na tej zasadzie, że piechota i kawaleria to najemnicy, bo będziemy dość sporo manpowera tracili poprzez obleganie. I dodaję na razie do tego 4 armaty. Oczywiście tą liczbę będę sukcesywnie zwiększał. Szybka wojna o wasalizację Malwy i jednocześnie skrócimy okres pokoju z Janpurem. Mam 4 artylerie, bo to już nam daje drugi poziom oblegania fortec. Następnie 6, 8 i maksymalnie 10, jeżeli idzie o fortecę drugiego poziomu. No i super. Biorę jeszcze dodatkowo pieniądze i z 15 lat skracam okres pokoju do 7. Ej, mieli znacznie więcej tego przed chwilą do odbijania. What the fuck? No trudno. Dobra, tak czy siak, czynię już kulturę afgańską naszą
główną z powrotem. No i zobaczcie, dzięki temu mogę utworzyć Mughal Empire. Ale jeszcze wcześniej, bo wcześniej kilka tych dalszych terytoriów Delhi robi naszymi twardymi korami, co czyni nasz kraj znacznie bogatszy. Przed korowaniem mieliśmy tutaj 25 golda, teraz 40. 28 tysięcy wojska, bo miałem limit 47 tysięcy wojska. I zobaczcie, praktycznie zerowa agresywna ekspansja z naszymi sąsiadami. I co prawda głównie liczą się te sunnickie kraje. I w zasadzie najtrudniejsza część za nami to jest bardzo mocny opening do podbicia Indii. Tworzę też taką normalną armię złożoną z manpowera i to będzie jakieś 10 tysięcy piechoty i również 4 tysiące armat. Będzie to ostatnia armia do oblegania, na głównie będzie robiła nam Carpet Siege na wszystkich prowincjach. I jest to ten właśnie moment, kiedy tworzę Mughal Empire. I co najważniejsze, stajemy się imperium, więc tak będziemy mogli podbijać więcej terytoriów. I chcemy ideę oczywiście Mughala, bo one są niesamowite do podboju. Zobaczcie, już na samym początku Core Creation Cost minus 25%. Na końcu mamy technologię, dyscyplinka, stabilniejszy kraj i zaraz tańsze idee. Minusem jest to, że niestety zmieniają nam się stany, a szczerze mówiąc tych indyjskich za bardzo nie ogarniam. Więc jeżeli macie jakieś sugestie do nich lub widzicie, że coś robię źle, dajcie mi znać w komentarzu. No ale na razie dla Rajputsów biorę tylko i wyłącznie te dwa przywileje. Powinni być zadowoleni. U Braminsów, czekolwiek się to wymawia, przywileje lecą głównie takie, co zwiększają tolerancję religijną, przyspieszenie reform naszych krajowych, ale jednak głównie skupiam się na tolerancji religijnej. A u Jamesów widzę, że muszę brać punkt dyplomatyczny ponownie. O, pożyczki mogę brać, tylko dałbym głowę, że poprzednich nie spłaciłem. Tak, są tu. A pozostałe przywileje, takie jak tutaj widzicie, głównie dużo małych takich bonusów ekonomicznych, jak zmniejszenie korupcji, lub też zwiększenie innych modyfikatorów. I z tego, co widzę, reformy rządowe mam na razie następujące: zwiększona tolerancja innowierców, Mughal Daiwan, co zwiększa mi governing i tolerancję w mojej głównej wiary. Trzecia reforma została taką, jaką mieliśmy i weszła mi możliwość przyjęcia czwartej reformy, która jest bardzo ważna. I tutaj, mimo iż nie będę nawracał ani jednej prowincji, bardzo ważna jest ta reforma. Strengthen the Ulema. Wszystko i wyłącznie przez jedną decyzję, która pozwala nam teraz pozbyć się legalizmu za koszt jednego stabilności i pójście totalnie w drogę mistycyzmu. Czyli dostaniemy za darmo troszeczkę manpowera i robienie drugiej, odwrotnej reformy, która przyspieszy nam również za koszt jednej stabilności pójście w kierunku legalizmu. To jest bardzo mocne. Dlatego skoro wiem, że będę płacił za stabilność, to wezmę koszty tej stabilności zmniejszę o 20%. Ej, ja mam jeszcze piątą, szóstą reformę do wybioru, siódmą. Co tu się stało? Czemu ja tyle tych reform dostałem nagle? Co to za przywilej zmniejszający koszty kawalerii? Wow! A szósta reforma, szczerze mówiąc, te dwie są bardzo mocne. Zarówno to, że Cal Diet nie zwiększa ponownie nam influence naszych stanów, ale również ta reforma jest bardzo mocna, bo będzie nam przyspieszała spadek agresywnej ekspansji. I myślę, że to sobie wezmę. Mughale mają też troszeczkę inny system związany z kulturą. Bardzo unikalny, mianowicie wszystkie kultury są akceptowalne, a kiedy podbijemy daną grupę kulturową, dostajemy następujące bonusy. Drzewko Mughala jest również bardzo rozbudowane, no i samo imperium ma w zasadzie na początku już bardzo dużo roszczeń terytorialnych. Kolejne rozwinięcie z ery, no to wziąłem darmowe Rise War Taxes. Takie małe kraje jak ten, który tutaj widzicie, z nimi chcemy robić White Peace. To są świetne kraje do resetowania okresów pokoju z tymi dużymi blobami i je najlepiej wyjmować jako pierwsze w wojnach. Co może was troszeczkę zdziwić, to to, że moją stolicę przenoszę albo do Kabulu, albo do Balkhy. Głównie to chodzi o to, żebyśmy się znaleźli w regionie perskim, a nie indyjskim. Wtedy będę mógł robić tutaj trade company. Oczywiście state'y, które już posiadam, no to pozostaną state'ami, tylko nowe prowincje będą należały do trade company. Żeby budować tutaj mocny handel, głównie w Gujaracie, Dekanie, czy też Koromandle. Bengal też będzie całkiem niezłym centrum handlu. Pozwoli nam to też oszczędzić bardzo dużo punktów administracyjnych, jak i ominąć cały problem gaveringu. Pozwoli nam to też wystarczająco dużo zarabiać, żeby móc zatrudniać najemników, zamiast opłacać armie manpowerowe. W międzyczasie też miałem chwilę spokoju, więc Korostan uczyniłem moją marchią, jak i odbiłem do niego więcej prowincji. A Gujarat podbić czy robić z niego wasala? Chociaż może nie, nie będę wypuszczał wasala. Dość mało ma prowincji. Ale mam szczęście, Vijayanagar i Bahmanis mają wojnę między sobą. To dobrze, bo któryś z tych krajów będzie za chwilę naszym celem. Albo i oba naraz. Tylko wcześniej zdobądźmy terytoria od Jampuru. W kolejnej wojnie od Jampuru biorę prowincję tak, żeby zabrać im wszystkie fortece oraz mieć już dostęp do Bengalu, Bahmanisu i każdego naszego kolejnego celu.
PRL-u. Biorę tylko i wyłącznie prowincję i rozpoczynam też od razu wojnę z Kamo coś tam, bo to zresetuje mi pokój zarówno z Mywarem, jak i z Janpurem. Jako, że to Vijayanagar wygrywa wojnę z Bahmanisem, no to atakuje Vijayanagar, w międzyczasie whitepisując sojuszników Vijayanagaru. No pieniędzy tutaj nie ma. Jak widzicie, moich trzech dyplomatów siedzi w zasadzie na naszych trzech głównych celach: Bahmanisie, Bengalu oraz Vijayanagarze. Niestety dają się czasem wykryć. No, Vijayanagar jest dość spory, 435, a za 100% warscora ja mu zabieram, no, jakieś 70 punktów. Trochę tych wojen będzie. Wypuszczam też tutaj wasala, Mudarai, taki herb z rybami. Mam sporo roszczeń terytorialnych. Drugi etap podbojów i muszę powiedzieć, że idzie mi na razie całkiem nieźle. Większość tych krajów jest na 2-3 wojny. Mam jeszcze 40 lat, więc raczej powinno być dobrze. O koalicji też nie ma na razie co mówić. No zobaczcie, Tymuryd ze mną graniczy zero agresywnej ekspansji. U Osmana, z którym kiedyś musiałem walczyć, tworząc Mughal Empire, nie mam żadnej agresywnej ekspansji. Jedynie Bengal może wejść mi w potencjalną koalicję, ale to jest jedyny kraj, bo nawet Bahmanis ma tylko jej 28 punktów. I w zasadzie moja dalsza rozgrywka to sprowadza się do podbicia Bahmanisu, Vijayanagaru i Bengalu. Każdy pozostały kraj jest na jedną wojnę. Jakościowo moja armia też ma gigantyczną przewagę. Powiem szczerze, że podbijanie Mughalem, powiem szczerze, że z tymi ideami i tą taktyką, którą wam tutaj zaprezentowałem, robienie tego Mughal Empire i zdobywanie tego osiągnięcia jest dla mnie o wiele przyjemniejsze. Ale w sumie ciekaw jestem waszej opinii, co na ten temat myślicie? Może, że nawet jakbym wybrał zamiast tych idei dwóch, które mam, takie standardowe, dyplomatyczne, administracyjne, miałbym już kończony podbój Indii jakieś 20 lat temu i może jedną małą koalicję. Tylko ja nie lubię koalicji, więc cieszę się, że wziąłem tę ideę, bo one też świetnie się spisują. Indie to kraj, który stoi produkcją, tutaj jest ona bardzo dobra, mamy też bardzo dobre surowce, na których możemy zarabiać, no i oczywiście na tym budować nasz handel, dlatego buduję teraz mnóstwo nowych workshopów. Tak, to jest ten moment, w którym mogę nadrabiać moje całe wydatki wcześniejsze na wojsko, a ja lecę z trzecim cyklem podbojów, w którym większość już nacji sojuszniczych zjem tym razem. Lecę dalej też z naszymi misjami i tutaj dostaję dość słabego generała. Mam po prostu lepszych. 500 golda wpada i nastała era reformacji. W tej erze Religious War to jest to rozwinięcie, które będziemy pierwsze brali. Ono jest super ważne. I super, zobaczcie, ile mamy kultur już akceptowalnych i jedną grupę kulturową, dzięki czemu mamy już bonus do tańszego korowania. O nie, potencjalna koalicja. Oj mój Boże. Ale z tego co widzę, Vijayanagar to będzie jedyny kraj, z którym będę musiał robić breakthrusa, żeby podbić całe Indie przed upływem czasu. Z ery biorę oczywiście mniejszy koszt prowincji z inną religią, chociaż teraz mamy też bardzo dobrą artylerię jako Mughalsi, jednak im mniej breakthrusów, tym lepiej. A na ten moment niestety będą dwa, jeden z Bahmanisem, a drugi z Vijayanagarem. Chociaż nie ukrywam, dziwi mnie to, że dostaję aż tak dużo agresywnej ekspansji za łamanie tego trusa. No trudno, ale z Vijayanagarem na szczęście nie muszę, bo on kosztuje mniej niż 50% warscora, a za chwilę kończy mi się trus z Ranatapur. Więc sobie nawet nie musiałem atakować Bahmanisu, bo poprzedni okres pokoju mi się wkończył w 45. Bogactwa Golkonu. No, niech tak też i będzie. Powiem szczerze, muszę się mocno zastanowić, jakie kolejne idee wybrać, bo jeżeli planowałbym grać nacją Sikhów albo Hindu, to bez dwóch zdań brałbym Expansion Ideas, bo tutaj dostajemy minimalna autonomia w terytoriach minus 10%. Dodatkowo jako nacja religii Dharmik mamy ten przepotężny monument. Minus 15% autonomii w terytoriach. To jest bardzo dużo. Jeżeli bym miał dalej grać tymi Mughalami i podbijać, to poszedłbym teraz w administracyjne oraz dyplomatyczne idee, żeby jak najszybciej jak najwięcej podbijać, a potem jako trzecie brałbym humanistyczne, bo one świetnie by stabilizowały nasz kraj. Zresztą nieźle się komponują też ze szpiegowskimi, jak i ofensywnymi ideami. Albo nawet dobrym rozwiązaniem byłoby teraz brać humanistyczne, potem dyplomatyczne i dopiero jakie kolejne administracyjne. I mamy to! Wszystko podbite! Oczywiście jest dwóch moich wasali, których obecnie zjadam, ale to spełnia warunki achievementu, bo musimy posiadać pod kontrolą całe Indie, a mam nawet i trochę więcej, ja albo moi wasale. I powiem szczerze, było to niesamowicie łatwe i przyjemne w stosunku do tego, jak to ciężkie było kiedyś. Niemożliwe? No raczej nie. Tym bardziej, że robiłem to bez idei dyplomatycznych i administracyjnych, które są pomyślałem do jak najszybszego podbijania. A jeżeli chcecie robić to wszystko bez koalicji, bez problemów z manpowerem i tak dalej, no to oczywiście szpiegowskie i ofensywne
polecam. A was zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Polski, gdzie dzięki odpowiednim ideom stworzyłem tak potężną kawalerię w tym kraju, że w zasadzie tylko z niej korzystam. Tak, racja, nie mam żadnej piechoty i pokonuję Imperium Osmańskie. Bez najmniejszego problemu.